Witam w kolejnej Familiadzie, tym razem będziemy rozmawiać o grach. Przywitajmy naszych kapitanów Julka. Dzień dobry. Oraz Kubcio. Witam, jestem Hubert, jestem fanem teleturniejów i zmiażdżę konkurencję. Twoja mama. Ona też zmiażdży. Kapitanowie, Hubcio, Julka, pierwsze pytanie brzmi: najlepsza gra single player. Hubcio pierwszy. Minecraft, o! Minecraft! Odważne słowa, ale jest tam taki tryb. Jest to, proszę państwa, druga pozycja, 21% głosujących. Julka, możesz to przebić. Mocno ryzykuję, ale powiem, że Wiedźmin. No. Blady jesteś jak gówno wsiadł. Wiedźmin 3, Dziki Gon. Jest na naszej tablicy. Jest na pierwszej pozycji, proszę państwa, i Julka przyjmuje to pytanie. Proszę państwa, na naszej tablicy jest jeszcze 6 pozycji. Jeżeli zgadniecie wszystkie, zdobywacie 100 punktów. Proszę państwa, stop. Czas na kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends to jest darmowa, strategiczna gra turowa, w której budujecie swój team i toczycie bitwy z coraz to trudniejszymi przeciwnikami, sterowanym przez komputer, jak i innych graczy. W tym roku Raid obchodzi swoją 3. rocznicę. W związku z tym mam dla was 3 powody, dla których warto grać w tę grę. Po pierwsze, możecie grać gdziekolwiek jesteście. Gra jest dostępna zarówno na komputery, jak i na telefony. Możecie walczyć z przeciwnikami, jadąc do szkoły, pracy, czy też chillując wygodnie w domu. Po drugie, w grze mamy opcję przyspieszenia walki i automatycznej walki, co pozwoli wam na szybsze levelowanie, nawet jeżeli nie chcecie poświęcać grze 100% swojej uwagi, bo na przykład coś oglądacie, słuchacie, jesteście na lekcji? I po trzecie, gra jest w pełni darmowa, żeby cieszyć się z gameplayu, wbijać kolejne levele, upgrade'ować postacie, umiejętności, ekwipunek, nie musicie nic płacić. W tym miesiącu do Raid trafia nowa frakcja, Sylvan Watchers. Wśród ich czempionów znajdziecie leśne elfy, enty, druidów czy wróżki. Dodatkowo w Raidzie znajdziecie mnóstwo eventów, na przykład teraz mamy nowy sezon Forge Passa. Możecie w nim zdobyć najlepsze itemy, jakie są w ogóle w grze. Jeżeli macie Amazon Prime'a, to możecie za darmo dostać te bonusy. A dodatkowo dla wszystkich nowych graczy, którzy ściągną grę z mojego linku albo z tego kodu QR, dostaniecie starter pack o wartości $30. Będzie tam czempion Aina, trochę energii, XP Boosta, srebra i Ancient Sharda. Wszystkie bonusy znajdziecie w swoim inboxie. Jeżeli klikajcie w link, ściągajcie Raid Shadow Legends, a my wracamy do odcinka. Arkoan. God of War, myślę, że to jest dość bezpieczny strzał. No jest. Chłopcze, tutaj. Ale na fuksie, bo to przedostatnia pozycja, tylko 3% głosujących zagłosowało. Jakim fuksie, stary? No to lecimy dalej, Morty. To mi się wydaje, że może być Horizon Zero Dawn. Proszę państwa, niestety nie ma tej gry na naszej tablicy. Pierwszy dzynks. Powiem, że Tomb Raider. Będę grał w grę. Będę grał w grę, tak jest, klasyka gatunku. Czy jest na tablicy? Ja bym dał, ale niestety nie ma. Drugi dzynks. Nie może nie być The Last of Us. Come on. Na tablicy jej nie ma, to jest trzeci dzynks. No, proszę państwa, przechodzimy do drużyny przeciwnej. Czy już się zdążyliście naradzić? Nie. Nie. Chłopaki, patrzcie, ja mam 2 gesy. Albo bym jakąś gierkę od Rockstara wziął, czytaj GTA albo Red Dead Redemption. Albo bym poszedł klimatycznie jakiegoś Skyrimka. Nie, Warcraft 3 na pewno. Finalną odpowiedzią jest Cyberpunk 2077. Słuchaj, gdybyś powiedział saga Assassin's Creed, zgadzałoby się to. Gdybyś powiedział saga GTA, zgadzałoby się to. Gdybyś powiedział saga The Elder Scrolls, zgadzałoby się to. Natomiast, czy jest tam Cyberpunk? Nie ma. Niestety, 73 punkty trafiają na konto Julki i jej drużyny. Spójrzmy na naszą tablicę, odkryliśmy już większość kart, natomiast to, czego jeszcze nie odkryliśmy, to jest Red Dead Redemption na przedostatniej pozycji i na ostatniej pozycji Terraria. O, gapisz mi się na bebę? Zanim przejdziemy do kolejnego pytania, żart prowadzącego. Co mówi gracz, kiedy dostanie na urodziny pendrive'a? Dzięki za pamięć. Przejdźmy do następnego pytania. Zapraszam Sagę i Arkoana do przycisków i pytanie brzmi: najlepsza gra twojego dzieciństwa. Arkoan pierwszy. Będzie to Minecraft. No dobra, proszę państwa, Minecraft to oczywiście jest pierwsza pozycja. 48% głosujących wybrało tę właśnie grę. To może być Terraria. Terraria była na poprzedniej tablicy. Niestety na tej tablicy jej nie ma. Pani kapitan, co wybierzemy? Mortal Kombat. Mortal Kombat, o k***a, pojechaliśmy ostro. Taka mała Julka wyrywająca kręgosłupy wrogom. No kurde. Śmieszki heszki, ale to jest drugi X, bo również nie ma jej na tablicy. Drużyna przeciwna się naradza, a my przechodzimy do Arkoana. Szczerze mam teraz zawahanie między tym, co mi podpowiada serce, a tym, co mi podpowiada ankietowani. Może stracimy to pytanie, ale przynajmniej będę zadowolony. Czy oddam hołd Kamburkowi K? Gdzie lezie? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj! No i muszę ci powiedzieć, że Kangurek Kao jest na tej tablicy. 8% głosujących zagłosowało na tę właśnie przepiękną, jeżeli się nie mylę, polską grę. Strzelę w Dying Light 1. Co? Jak to wyszło 2 lata temu może? 2015. To tak dawno było? O kur... Nie ma Dying Light na naszej tablicy. Czyli 56 punktów jest do zdobycia przez drużynę przeciwną. Ja teraz pierdolę naradzania się w tej jednej rundzie, bo po prostu mam takiego strzała. Gothic. Niemiecki klasyk. Co? To jest niemiecka gra. Das ist nicht richtig. Das ist deutsche, saga jaja. Iś potwierdzi. No i Gothic oczywiście jest tam w naszej tablicy. 11% głosujących wybrało tę grę. Gratulacje, zdobywacie 67 punktów. Co mi po tych punktach, jak moje narodowe bogactwo okazało się niemieckie. Przecież to, jest tytuł to, że, po polsku, no co? To, że miało k***a polski dubbing, to nie znaczy, że jest polskie, dobra? Tytuł po polsku, God Hits. Pozostałe rzeczy na tablicy, sprawdźmy. Na drugiej pozycji 12% głosujących Heroes of Might and Magic 3. No, któż w to nie grał? 7% głosujących GTA San Andreas. Następnie Metin 2. Kolejna pozycja to Rayman. I ostatnia to już chyba dla takich naprawdę dinozaurów w chuj jak ja. Mario? Tak jest! Aktualna sytuacja punktowa 67 do 73. Julka wygrywa, ale przed nami kolejne pytanie. Do przycisków podejdą Neti i Morty. Najlepsza gra. MOBA. Monety pierwszy. League of Legends, no. Nie będę trzymać nikogo w niepewności, to jest pierwsza pozycja, proszę państwa, 85% głosujących. Ja powiem Heroes of the Storm, od tak zwanej zamieci. Proszę państwa, jest na tablicy 2% głosujących, przedostatnia pozycja. Dobra, słuchamy Sagi. O, to Dota 2. Jest Dota 2 na drugiej pozycji, 5% głosujących. Przechodzimy do Netiego. Wild Rift. Jest to tak zwane League of Legends na telefon, ale czy jest na naszej tablicy? 3% głosujących, proszę państwa, i zostały wam dwa piki. Przechodzimy z powrotem do Kupcia. Mobile Legends Bang Bang. Co to jest kurwa Mobile Legends Bang Bang? Nie ma niestety, proszę państwa, tej wspaniałej gry na naszej tablicy. Przechodzimy dalej, Saga. To czar przywoływacza dla lodnie jest Smite. No i Smite jest na naszej tablicy, proszę państwa, 4% głosujących. 99 punktów macie zgromadzone, została odpowiedź, która ma 1% głosujących. Najtrudniejsza. Mogę bardzo po bumerowsku, po prostu Dota. Dota już była. Ale dwójka. Zaliczamy obie doty jako jedna i to sama, ale... No w takim razie drużyna przeciwna może się naradzać, a wy macie ostatnią szansę. Ja to generalnie się zgiąłem, jak się dowiedziałem, że Hoc jest drugi od tyłu. Powiem wam, że to jest bardzo trudna odpowiedź, bardzo trudna. Oj, trudne się wylosowało. Nie mam pojęcia, jaka może być aktualna i jeszcze tym bardziej najlepsza, ale wiem, że jedna była... Paragon? Niestety nie ma Paragonu na naszej tablicy. Przechodzimy w takim razie do drużyny przeciwnej, czy już się narodziliście? No, nie. Posłucham sama siebie w takim razie i powiem Brawl Stars. Dobra, lokujemy tą odpowiedź. Powiem, co jest na ostatniej pozycji. Jest to Pokémon Unite. What? Tak, Pokémony mają własną mobę. No dobra, w takim razie 99 punktów trafia na konto Kupcia. Przechodzimy do kolejnego pytania. Najlepszy FPS. Kupcio. Counter-Strike, globalna ofensywa. CSGO oczywiście, pierwsza pozycja. Przejmujecie to pytanie. 43% głosujących wybrało tego syna. Dobra, teraz Saga. Valorant. Tak, proszę państwa, druga pozycja do Valorant. Neti. Apexik. Apex Legends. Oczywiście 3% głosujących. Przedostatnia pozycja. Idziecie jak po sznureczku. Słuchamy z powrotem Kupcia. Drużynowa Forteca 2. Nie ma jej na tablicy, przepraszam. Call of Duty. Call of Duty, oczywiście, proszę państwa, trzecia pozycja, 13% głosujących. I przechodzimy do Neutiego. Fortnite. Ale Fortnite to jest chyba third person shooter, nie? I chyba dlatego nie mogę na naszej tablicy, proszę państwa. Drugi Jinx, drużyna przeciwna może się naradzać. No to powiem, że Battlefield. Pole bitewne, oczywiście nie ma najwięcej punktów, ale jest na tablicy. 5% głosujących, pozostajecie w grze. O ty bejterze, Boże. GTA, tam się strzela. I też może pierwszy. No szczela się, to prawda, ale to jest chyba też third person i niestety nie ma na tablicy. Trzeci Zinx, pytanie trafia do przeciwników. Far Cry albo Doom? Myślę, że Doom najbardziej z tego wszystkiego. Czy Doom jest na naszej tablicy? Nie, proszę państwa, 88 punktów trafia na konto Hubcia. Overwatch jako czwarta pozycja, 6% głosujących. Następnie w szparze między Battlefieldem i Apexem mamy Far Cry'a. I ostatnia pozycja to jest Rainbow Six Siege. Najlepsza gra? Planszowa. Arkoan, proszę państwa. Osadnicy z Katakana. Tutaj mamy osadników z Karakana, 5% głosujących. Trzecia pozycja od dołu, także łatwo to przebić. Słuchamy Sagi. Chińczyk. Jest na naszej tablicy, jest na drugiej pozycji, także zdobywacie to pytanie. Gratulacje. Neti, teraz pytanie trafia do ciebie. Monopoly. Jest to najpopularniejsza odpowiedź, 51% głosujących. Kupcio, teraz ty. Uno. Przedostatnia pozycja. Saga, wracamy do ciebie. Okej, to Uno tylko z takiej inne, bo jak Uno było, że... O, Makao. Nie ma Makao na tej tablicy, proszę państwa. Pierwszy Dzynk. Przechodzimy do Netiego. Serce mnie boli, że na pewno tego nie będzie, ale Gwint. Jasny Gwint, co on teraz powiedział? Macie drugi Dzynk, bardzo proszę. I słuchamy Hubcia. Szaszki. Szaszki? Co to są szaszki? Szachy! Szachy oczywiście są na tej tablicy, to jest doskonała gra. Jesteście dalej w grze. Saga. Warcaby. Warcabów nie ma na naszej tablicy. I pytanie trafia do przeciwników. Macie 83 punkty do zgarnięcia. W takim razie powiem, że Talizman. Ja grałem w Talizman, to jest Talizman Magia i Miecz, takie coś, kojarzycie? Nie. Julcia, masz Talizmana na Steamie? Co jest na Steamie? Co na Steamie, kurde? Ja mam planszówki, ty wiesz ile ja mam, kurde, części tego? Jest komputerowa wersja? Jest na Steamie Talizman Digital Edition. Dobra, ja tam Familiadę. Zatrzymajcie nagrywanie. Żartowałem. Sprawdźmy, czy talizman jest na naszej tablicy. Powiem tak, do zgarnięcia było 83 punkty, natomiast talizman, magia i miecz ma punktów 9 dodatkowe, jest na trzeciej pozycji, proszę państwa. Zdobywacie 92 punkty. A zobaczmy, co jeszcze było na naszej tablicy i było to Eurobiznes i ostatnia rzecz, proszę państwa, Scrabble. Najlepsza gra MMORPG. Dobra, Neti pierwszy. O, Metin 2. Druga pozycja, proszę państwa. Morty, możesz to przebić. Nie wiem, bo... World of Warcraft, pierwsza pozycja, proszę państwa. 33% głosujących, zdobywacie pytanie, gratulacje. Nie wiem, czy to tak dobrze. No przed wami 6 odpowiedzi jeszcze zostało, także bawcie się dobrze. Na tym się nie znam, ale za to oglądam bardzo dużo YouTube'a i bardzo dużo reklam na YouTubie, więc powiem Albion. I powiem ci, że to jest dobry trop, bo Albion Online jest na trzeciej pozycji. Chyba dostałem też tego mindfucka, bo moja odpowiedź to był Aion, ale teraz Aion i Albion to jest... Nie, to jest co innego. Dziękuję, Neti, to Aion w takim razie. Aion. Nie wiem, czy to jest, ale nie ma tego na naszej tablicy. Pierwszy zynk. Gęsi Impact. Gęsi Impact. Ma bardzo mały impact na tą tablicę, bo go tam nie ma. Drugi zynk. No dobrze. Black Desert Online. Czarna pustynia. Nie wiem, jak się tłumaczy online. Na linii. Na linii. Niestety nie ma jej na tablicy, to jest trzeci zynk i pytanie przechodzi do Hubcia. Neti, coś chciałeś? Powiem Tibia. No Hubcio, jak myślisz, to będzie dobra odpowiedź? Tak, to będzie nasza odpowiedź. Proszę państwa, Tibia. Kto nie grał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie mam kamienia. Nie mam kamienia. Mogę kotem. Ej, dobra, Pity, jak będziesz to montować, to weźmie obrzuć kamieniami takimi. Dobra, ale Tibia, proszę państwa, czy jest na tablicy? Jeżeli tak, na której pozycji? Jest na czwartej, 9% głosujących wybrało tę właśnie potężną grę. A 97 rocznik, kur... powstało. Dobra, spójrzmy jeszcze na naszą tablicę, zobaczmy, co na niej zostało. Margonem, Lost Ark, The Elder Scrolls Online i New World. Przecież to kurwa martwe jest już. Zostały nam jeszcze dwie kategorie, dlatego mnożymy punkty razy 2 od teraz. Najlepsza gra na telefon. Dobra, Juleczka. Moją odpowiedzią będzie Wild Rift. Jest na trzeciej pozycji, 16% głosujących. Który? Do przebicia to jest, proszę państwa. Ej, chłopaki, bo Fortnite jest na telefon, nie? Niech będzie Clash Royale. Clash Royale, proszę państwa, ja teraz zrobię emotkę Clash Royale. Oczywiście pierwsza pozycja, proszę państwa, 19% głosujących. Żadną z tych gier nie grałem, aczkolwiek wszystkie znam. Moją odpowiedzią będzie Crash Bandicoot. Nie, Clash of... To Clash of Clans. Clash of Clans i Clash Royale to są dwie różne gry i są obie na tablicy. 9% głosujących, proszę państwa. Szok. Czekaj, bo kurwa muszę telefon palić. Nie mam praktycznie żadnej aplikacji. Kurwa, nie wiem, twoja stara symulator. Ja bym pograł, szczerze mówiąc. Nie ma takiej odpowiedzi na naszej tablicy. Zastanawiam się, czy to są stricte aplikacje, które są tylko na telefonie, ale powiem TFT. Dobrze, TFT oczywiście, no jest 10% głosujących. Gratulacje. Przechodzimy do Sagi. Brawl Stars. Brawl Stars, proszę państwa. 8% głosujących jest na tablicy. Mam 7 lat. Moja laska w to gra, kurwa, Coin Master. Dołącz do mojej drużyny w Coin Master. Co to jest Coin Master? Nie wiem i tego nie ma na tablicy. Jak to nie? Stara gra, ale moim zdaniem to jest jedna z najlepszych ever na telefon. Balloon Tower Defense. Strzelił do naszej tablicy i niestety nie trafił w nią wcale. Nie ma tej gry na naszej tablicy. Zostały 3 gry. Zobaczymy, czy drużyna Julki będzie w stanie zgadnąć. No to co, Mafia City. Nie no. Pokémon Go, no. Ej, słuchajcie, mam pomysł. Pokémon Go. Jaka jest wasza decyzja? Pokémon Go. Czy jest na naszej tablicy Pokémon Go? Proszę państwa. Jest na czwartej pozycji i zdobywacie 154 punkty. Na drugiej pozycji jest Subway Surfers i nie wiem, jakim ch**em tego nie powiedzieliście. Aj, faktycznie! A ostatnie to jest coś, co nie wiem, co to jest, ale się nazywa POU. Jesteśmy przed ostatnim pytaniem. Aktualnie punktacja wygląda następująco. 334 punkty Hubcio i jego drużyna i 319 punktów Julka i jej drużyna. Finalne pytanie tego odcinka. Gra z najlepszą grafiką. Arkoan. Ja ci dał odpowiedź. 2077. 24% głosujących. Druga pozycja, proszę państwa. Jesteście w stanie to przebić. Wiedźmin 3. Wiedźmin 3. Najlepszy. Wiedźmin jest na tej tablicy, ale pytanie, czy jest na pierwszej pozycji. Odpowiedź brzmi tak. Jeśli mam wziąć pod uwagę tak najlepszą grafikę, jaka jest w tym momencie na rynku, to muszę odpowiedzieć Star Citizen. Nawet nie wiem, co to jest. Nie ma tego na tablicy, przepraszam. Pierwszy dzynks. Kupcio, w takim razie przechodzimy do ciebie. Nie będę trollował i nie powiem, że Minecraft na shaderach, nie? No to ja bym powiedział, że Red Dead Redemption 2. Tak! To jest trzecia pozycja, proszę państwa, 16% głosujących. Tam się kurczą jajka, jak jest zimno koniom. Serio? Grand Theft Auto 5 ma całkiem ładną. Mi się podoba. Jest na tablicy. Przedostatnia pozycja, 5% głosujących. Słuchamy Netiego. Neti, tylko nie płacz, ale pomyśl daleko. A, Far Cry! Przepraszam bardzo, panie prowadzący. Dobra, trochę oszukane, ale zaliczmy im, bo tego nie ma na tablicy. Drugi dzynks. Ostatnia szansa, proszę państwa. Nie ma powiedziane, że gra single player czy coś. Dobra, chuj. Niech będzie Liga Legend. Ale strzał w kolano został zastosowany, proszę państwa, bo oczywiście, że ligi tutaj nie ma. Trzeci dzynks. Julka, trafia do was pytanie, możecie się naradzać. The Last of Us albo Horizon. Pomyślałem o The Last of Us, Spider-Manie. Ej, Spider-Man też ma ładną. No, Spider-Man. Jak się szepcze coś do ucha, to później człowiek myśli, że on sam na to wpadł. Roblox. Słucham w takim razie finalnej odpowiedzi. Panowie? Dawaj, na serce prowadzącej stawiam. Powiem, że Spider-Man. Zanim zdradzę, czy ten pik jest na naszej tablicy, powiem wam, co jest dzisiaj do wygrania. Drużyna, która wygra, będzie mogła wybrać drugiej drużynie, jaki nick będą mieli przez najbliższy tydzień. Może być? Może być. Na dole naszej tablicy jest The Last of Us 2, czyli pik, który rozważaliście, ale go nie wybraliście. Trochę wyżej jest Forza Horizon 5. Nikt o niej nie mówił, ale faktycznie graficzka jest top notch. Dalej, wspomniał o tym chłopciu jako beka, ale jest Minecraft. Nie. Tak. I ostatnia pozycja. Czy jest tam Spider-Man, czy jest coś innego? Od tego zależy wynik tego odcinka. Proszę państwa, zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest... drużyna... chłopcia! Bo na czwartej pozycji jest Horizon Zero Dawn! Było bardzo blisko. Teraz Hubcio, Saga i Neti mogą wymyślić Julce, Arkanowi i Mortiemu niki. Jak wam się podobają wasze nowe wizerunki? Piękny. Zmienili mi tożsamość. Tylko tydzień. Ciesz się, że nie jesteś z Midło 12. Dzięki za oglądanie, subskrybuj i kliknij sobie tutaj, żeby zobaczyć inne Familiady. Pa, pa.